Siemaneczko, z tej strony Miss Sims, a na Waszych ekranach wiejskie życie. Słuchajcie, dzisiaj tak naprawdę o drugiej w nocy Caroline od razu wstała z łóżka i poczuła, że coś dziwnego dzieje się w jej brzuchu i żeby przyspieszyć poród wzięła się do wysiłków fizycznych, odkurzania, mycia okien, wieszania firanek, wszystkiego, żeby że tylko właśnie ten poród odbył się jak najszybciej, bo ja myślę, że ona się po prostu nie może doczekać. Słuchajcie, w międzyczasie ja oczywiście tutaj też wznowię jej ciążę, żeby ten poród faktycznie Dzisiaj miał miejsce, ale muszę Was na chwilę przeprosić, bo nie chcę, żebyście widzieli, co siedzi w brzuchu Karoline. Dopóki dziecko się nie wykluje, także dajcie mi chwilkę. I uwaga: wznowiliśmy właśnie ciążę, także pojawiała nam się informacja, że poród za trzy znaki zapytania. Jak widzimy, tak jak Wam powiedziałam w poprzednim odcinku, wyrzuciliśmy ten stół na zewnątrz, żebyśmy tu mogli trochę posprzątać, żeby te piętro nie było zakurzone. Potem, niż na szybciutko, o wyrzucimy resztki zepsutego jedzenia czekajcie, czemu nie możemy, weź resztki, wyrzuć zepsute jedzenie, z lodówki, wyrzucimy śmieci, mówię, zrobimy wszystko, byleby jak najszybciej ten poród się zaczął, bo tak jak trochę w życiu prawdziwym, takiej tutaj w naszej grze, umówmy się, że żeby przyspieszyć właśnie ten poród, to Caroline musi się po prostu poruszać dzisiaj, także szybciutko tutaj niech sobie działa, niech sobie sprząta, ja wiem, że to jest w pół do trzecie i na pewno jutro tych godzin nocnych nam trochę zabraknie, ale ja myślę, że Caroline dzisiaj tak o tym jeszcze po prostu nie myśli, potem jak już odkurzyła, myślę, że oddamy też ten Umówmy się, że ona go sama teraz przeciąga, mimo po prostu swojego stanu. No, spróbowała dać radę, bo żeby jak najszybciej, tak jak mówiłam, dzieciak się wykluł. Znaczy, mamy coś wyposażenia, co byśmy mogli sprzedać. Chyba niestety słabo, bo musimy jeszcze tutaj jakieś łóżeczko kupić, tak naprawdę. O tym nie pomyślałam, no, ale nie ma się co przejmować. Myślę też, że od razu tutaj spróbujemy sobie coś ugotować, bo słuchajcie, w poprzednim odcinku zrobiliśmy takie piękne tosty. Z naszych tutaj roślinek, z naszego chleba, chyba tego się przywiezionego przez. Kelly i niestety ja zapomniałam, przyznaję się bez bicia, zapomniałam włożyć je do lodówki i te tosty się zmarnowały. I przed chwilą wrzuciłam je do śmieci, także jest mi bardzo, bardzo przykro. Może zrobimy sobie jajka na toście, bo jajek mamy bardzo dużo. I weźmy sobie teraz tą porcję tutaj na przyjęcie, ale no pilnujcie mnie, proszę moi widzowie, żebym ja to schowała, bo naprawdę byłoby mi bardzo szkoda, gdybyśmy znowu zmarnowali jedzenie. Uwaga, Caroline bierze się do roboty. Karoline, ja cię w tym czasie obserwuję. No Twój brzuch już ewidentnie jest gotowy na port, Wszyscy Wszyscy czekamy z niecierpliwością, aż się maluszek wykluje. Myślę, że widzowie są ciekawi, kogo masz w tym brzuszku i czy czekacie na córeczkę, czy na synka. I myślę też, że ciekawi ich, czy w końcu zdecydujesz się powiedzieć Raulowi, ale tak naprawdę, czy tak się stanie, czy nie, no to już pozwolimy decydować naszej Caroline. Chwilę później już mamy jajeczko gotowe, zjedzmy sobie, chowam do lodówki. Widzieliście, zapamiętałam na szczęście. Także siadaj. Myślę, że moglibyśmy sobie na dzień dobry tutaj jeszcze włączyć jakąś muzykę. Niech to jest może dzisiaj. Amerykana, czemu nie? Posłuchaj sobie chwileczkę, a to jest chyba taka country muzyka. Nie wiem, czy wy to słyszycie, czy nie, czy moje gadanie nie zagłusza. W każdym bądź razie, patrzcie na to. Caroline się chyba cieszy, to jest dla nas najważniejsze. Moje serce się cieszy, jak cieszy się serce Caroline. także rewelacja. Potem myślę, że mogę być na chwileczkę sobie, nawet o, widzimy bolą Cię plecy, nie martw się jeszcze troszkę i będzie po wszystkim. Mogę być na chwilę tutaj, usiąść sobie w Twoim pięknym salonie, w którym mało spędzamy czasu i podziergać sobie ubrania. Co my byśmy sobie mogli zrobić? Ubrania dla zwierząt, pokaż. Dla kur? No, dla kurmy. tak zbytnio nie chcemy tutaj nic szyć, nie chcę ubierać kurczaczków, co innego, gdyby to było dla krówki. Może podziergać sobie wtedy jeszcze jakąś czapkę, proszę bardzo. Zróbmy sobie tutaj tą, bo widzę, że mamy tutaj wełnę, także tym bardziej. Słuchaj sobie muzyki i dziób sobie przy okazji, co się dzieje, no nie śmierdzisz, dlaczego byłaś taka niezadowolona, nie wiem, nie rozumiem. Oglądamy sobie, jak sobie tutaj chillujesz o poranku, proszę bardzo, myślę, że starasz się nie myśleć o tym, co Cię czeka. To jest jej pierwszy poród, pierwsze dziecko, więc na pewno jest zdenerwowana, ale Caroline nie martw się, przetrwało to Miliony kobiet przed tobą. Przetrwa milion po tobie, także i ty dasz sobie radę, a matką będziesz na pewno fantastyczną, bo już widzieliśmy, jak byłaś fantastyczną siostrą, tak naprawdę. Dobra, dziergaj sobie śmiało. Ja zobaczę, jak potrzebę Kelly w tym czasie. Kelly, właściwie mogłabyś już wstawać, zobacz. Ej, fantastycznie. Idź sobie, skorzystaj z toalety, idź sobie się szybciutko wykąp i wtedy jeszcze przed szkołą, może nie wiem, czy będziesz głodna, żeby zjeść, właściwie nie tak bardzo. Pójdziesz oczywiście zobaczyć, co tutaj się stało z kurnikami, posprzątać obok. Posprzątać kurnik, poroz, zbierze, no, zebrać jajka, może e, rozrzucić karmę w okolicy, po prostu jak zawsze tutaj przejście do zwierząt. Powiem Wam, że naprawdę pomoc Kelly jest niesamowita i nie wiem, jak dalibyśmy sobie bez niej radę. Wydaje mi się, że w ogóle, jak już będzie po wszystkim, jak już się tej dzieciaczak urodzi, może troszeczkę będzie większy, to no, może pomyślimy o jakimś urlopie, żeby tej naszej Kelly też wszystko wynagrodzić, że tak fantastycznie nas wspiera i żeby po prostu też zobaczyła i przeżyła coś innego niż tutaj ten nasz mały domek tylko z drugiej strony ten domek, to wiecie, to jest ich taka ostoja spokoju, one są tutaj bezpieczne i myślę, że nie chcą go zbytnio opuszczać, ale jakieś dwa, trzy dni, gdzieś może w lesie na jakimś biwaku, na pewno latem o tym pomyślimy, zwłaszcza, że pokażcie mi, no lato już się zbliża, może gdzieś tutaj pod koniec nasz yy, nasz dzieciak będzie już yy, tudlerkiem, to wtedy tym bardziej będziemy mogli gdzieś tutaj razem w trójkę wyjechać, no albo w czwórkę, jeżeli mruczuć będzie chciał nam towarzyszyć, albo w ogóle w dużą grupę, jeżeli lawinia też się z nami zbierze, także to się wszystko tak naprawdę okaże. Ty się jeszcze kąpisz, nie zdążysz zwierzaczków ogarnąć. Już mogła być wychodzić z tej wanny, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o Caroline, to jak widzimy, po malutku kończy to dzieło. Zaraz zobaczymy, jak jej wyjdzie. Rozpoczął się ten dzień miłości. Ja właściwie ten dzień miłości na dzień dobry chyba kończę, dlatego że szczerze mówiąc, no myślę, że Caroline tego dnia miłości nie chciałaby świętować. To ale ta jest już na szczęście pusta, bo Kelly nasza wyszła, więc szybciutko tutaj skorzystaj i wtedy pójdziemy z Dalej pracować ciężko dzisiaj łopatą w ogrodzie żeby ten poród nadal po prostu starać się przyspieszyć także ochwaszczaj odchwaszczaj przepraszam tutaj opryskaj zobaczymy czy jest coś do zebrania nie wiem czy słychać bo ja ciągle gadam ale ptaszki świerkają moglibyśmy nawet na chwilę wyłączyć tutaj naszą muzyczkę proszę bardzo wyłączam i staramy się usłyszeć Chyba przestało. Akurat, czekajcie, zrobię głośniej trochę, ale chyba i tak nie usłyszycie. O, uwaga, uwaga! No, coś tamtego naszego wiejskiego życia słychać. Tutaj kury też hałasowały, także super. Powiem Wam szczerze, że ja bardzo lubię grać w tą grę. Jest to dla mnie dość przyjemna po prostu rozgrywka, takie spokojne życie. Fajna po tych wszystkich innych głośnych seriach, jakie prowadzę. Super nawóz wspomagający. Słuchaj, jak go od razu odnalazłaś? Tylko która z Was, Kelly czy Caroline? Kelly, dobra Kelly, to wiesz co, podarujesz go tutaj swojej siostrze i może użyjemy go na naszym arbusku i uda nam się go tutaj dorosnąć do tego momentu konkursu, poczekaj, zaraz zobaczymy, czy nam się uda tutaj użyć, dajcie mi chwileczkę, nawość roślinę użytkową, super nawóz wspomagający, może akurat tutaj jeszcze zdążymy, potem pójdziemy zebrać wszystkie nasze roślinki, no i jak na coś, zobaczcie, ten poród się jeszcze nie zaczyna, ale ja cały czas nie tracę nadziei, co tutaj, nie, 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 zbierać śmieci. To my już sobie tam odkurzymy. Ty tylko zajmij się proszę zwierzeczkami, żeby nasza Caroline miała trochę mniej do roboty. Tak się cały czas zastanawiam, bo wiecie, no potem idziemy do szkoły, a sprzątaliśmy obory, ale z drugiej strony to jest taka szkoła wiejska. Wydaje mi się, że wiele dzieciaczków, które do niej chodzi, też przed szkołą wstaje pomagać rodzicom po prostu w obejściach zwierzęcych. Także myślę, że nie tylko Kelly przyjdzie w brunnych butach, o tak powiedzmy. Uwaga, posypaliśmy tutaj nawozem, jak wygląda, no troszeczkę lepiej, ale nadal, no zobaczcie, no nie chcę Rosnąć, no mam nadzieję. Masz jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden dzień, żeby nam się udało tutaj wyruszyć na konkurs. Cały czas liczę, że naprawdę e, nasz arbus będzie z nami współpracował, no ale zobaczymy. No poród nadal się nie rozpoczyna, rozpoczęło się głosowanie, natomiast e, poczekajcie, czy ty już idziesz do szkoły, bo już jest czas. Biegniesz do szkoły, troszkę się spóźniłaś przez to, że byłaś tutaj przy kurach, ale mam nadzieję, że w szkole zrozumieją. Zobaczymy, na co byśmy mogli zagłosować. Nawet nie wiem, tak naprawdę, jakie plany tej w okolicy mamy. Wydaje mi się, że po malutku tutaj nasza Karolina czuje się już na tyle pewnie w tej wsi, żeby w ogóle zabrać głos, bo myślę, że przez długo wiecie, co ona chciała się po prostu ukrywać, nie wychylać, a teraz postanowiła, że tej sama weźmie pod uwagę. No ale dlaczego nie? Aha, bo już są. Oszczędzanie wody, smakoszy. Łączcie się, wrzuć na luz. Zielone ogrodnictwo. Właściwie te dwa są dla mnie trochę niepotrzebne, i mogłoby być coś innego zamiast nich. No ale no nic nie jesteśmy w stanie zrobić, tak? Nie możemy na nic zagłosować. No, to nic, no trudno, no dostosujemy się do takiego życia, jakie tutaj na wsi jest. Zobaczmy, spójrzmy raz jeszcze, czy coś tutaj jest do roboty. Chyba nie. Moglibyśmy wtedy szybko iść jeszcze w gary, że tak powiem, i może spróbujemy przyrządzić jakiś przysmak dla, dla zwierząt, pamię pamiętając tutaj o tej aspiracji naszej wiejskiej opiekunki. Także szybciutko tutaj sobie weźmy przygotuj danie dla zwierzaka, nie? Bo to jest jako przysmaki dla zwierząt. O, proszę bardzo, coś nam się tutaj uda. Przyjacielski przysmak, dowolny owoc lub warzywo. Dobra, spróbujmy to zrobić. Zobaczcie, zostaliśmy ukarani zgodnie z planem oszczędzanie wody. W tym tygodniu zużyto za dużo wody. Rodzina będzie karana grzywną codziennie, dopóki nie zacznie kontrolować zużycia prądu? No to prądu czy wody? Się zdecydujcie, czego wy od nas tak naprawdę chcecie, Ej. No i jak my za dużo zużywamy, my naprawdę staramy się troszeczkę ograniczać. No, nie wiem, no, jakoś tak nie do końca to rozumiem. Ostry przysmak, z czego jesteś, z pikantnego grzyba, to może bez przesady. Flirciarski sobie weźmy z Dżemu. Nie, szkoda nam, Dżemu. Zróbmy ten przyjacielski. Jeszcze jeden, proszę bardzo. Rób tutaj coś dla Mućki. Pójdziemy od razu jej oczywiście go wręczyć. Tylko, czy Mućka jest na dworzu? Chyba niestety nie. Co my tutaj mamy? Czy musimy coś rozrzucić, karmę? Bo widzę, że mało ją mało nasze kurczaki. I może tutaj jeszcze zawołamy Mućkę, żeby dać jej ten przysmak. Udało nam się osiągnąć. Ten poziom, zobaczcie tutaj, aspiracji. Jedyne czego nam brakuje, to doskonała jakość plonu z olbrzymiej rośliny użytkowej. Nie wiem, czy to będzie doskonała jakość plonu tak naprawdę. Szczerze mówiąc śmiem wątpić, no ale próbujemy tutaj się jak najbardziej postarać. O, wyszła do nas Mućka. Cześć Mućka, na dzień dobry Cię wydoimy, wyczyścimy i wtedy damy Ci przysmak. Coś tutaj narzekasz, także proszę bardzo, przyjacielski przysmak. Masz jedzenie, także nie rozumiem skąd Twój zły humor. Możliwe, że ona po prostu wiecie co w wyczuła, że coś dobrego Karolina dla niej pichciła i ma ochotę zjeść coś innego niż zwykłe sianko. Także tym bardziej tutaj się zabieramy do roboty. Zobaczcie, jak dzisiaj wiejski poranek dla naszej Karoliny nastąpił, a poród jak na złość, No, nie chce się mu rozpocząć. Cały czas czekamy i staramy się tutaj przyspieszyć. No, ale jak widzimy, coś ten dzieciaczek nasz się nie spieszy na ten świat. Zobaczcie, dzisiaj na spokojnie nawet znajdziemy czas dla naszego króliczka. O nie, dzwoni do nas znowu burmistrz. No, czego on od nas chce? Słuchajcie, ja sobie to z zden wyłączam. Cały czas ignorujemy od niego telefony. Umówmy się, że ona tak udaje, że po prostu nie ma zasięgu. Co się tutaj pokazało? Zdobyła właśnie. Umiejętność haftowania krzyżykowo wzoru lamy. Króliczek nam przyniósł taki prezent. Fajnie, bardzo się cieszymy. Damy mu oczywiście od razu plon. Mamy winogronko dla niego, zobaczymy, czy lubi winogronko. Lubi, jest zadowolony, także super. I weź tutaj może jeszcze tak, zapytaj o bramę Wód. Chwileczkę z nim porozmawiaj. Potem, no, jesteś w dość słabym stanie, no wiemy, no, cały czas czekamy, aż tutaj się rozpocznie akcja porodowa, która jak na złość, jak widzimy, nie chce się rozpocząć. Ale zobaczcie, ledwo zdążyłam dopowiedzieć i pojawia się nam komunikat, że. Rozpoczął się poród. Caroline zaraz pęknie z niecierpliwości, by zobaczyć swoją nową pociechę. Ej, ale super! I słuchajcie, wydaje mi się, że oczywiście dzwonimy po lawinie. Nie możemy urodzić dziecka w szpitalu. Niestety, zważywszy na to, po prostu, że cały czas utrzymujemy tą ciążę w tajemnicy, będziemy rodzili w domu, po prostu lawinia nam pomoże. Ona ma doświadczenie, ona urodziła już kilkoro dzieci, także mam wrażenie, że w razie co nam pomoże. Słuchajcie, myślę też, że lawinia, bo do niej zadzwoniliśmy, już to jest w drodze. Od razu przyniesie nam. Naszej Caroline kołyskę jakoś po swoich maluchach. Możliwe, że to będzie jeszcze kołyska naszego Raula. Słuchajcie, no nie wiadomo tak naprawdę. Także ja tutaj sobie szybciutko pozwolę postawić kołyskę od naszej e, Lawini. Zobaczcie, tutaj mamy kołyskę. Ona kosztowała 150 simolonów, ale ponieważ jest to prezent od Lawini poniekąd, no to ja sobie pozwolę oczywiście te pieniądze oddać z powrotem, żeby tutaj nie było żadnych niejasności. Nie wiem, czy dobrze dodałam. Uwaga, tak, dobrze dodałam, bo nie rozumiem, dlaczego. Wiecie, mnie nie, nie, nie rozumiem co po prostu nie chcesz, byśmy płacili za coś, co Lawinia podarowała nam w prezencie, także tym bardziej tutaj postarajcie się zrozumieć, a ja czemu one lata? Dobrze widzę? Coś jest nie tak z tą kołyską? Ale nie rozumiem, przecież ona nie jest z modów. Dziwne troszeczkę, no ale zobaczymy, może się zmieni jak urodzimy dziecko. Lewinio, czy już jesteś, choć pomożesz nam tutaj, będziesz przy naszej Karoline w tym trudnym momencie. Wejdź proszę do środka szybko, już tutaj Cię zaprosimy oczywiście, poczekajcie, dajcie mi tutaj chwileczkę, zaproś do sprawdzenia, jak dziecko kopie. O, wyobraźmy sobie, że Lawinia teraz sprawdzi, czy to jest wszystko dobrze, czy ułożenie dziecka jest dobre, czy jesteśmy po prostu gotowi na poród. Cieszę się, że Kerry jest w szkole i że nie musi tego oglądać, bo wydaje mi się, że patrzenie jakiejś siostra cierpi na pewno nie byłoby zbyt łatwe. Uwaga, Lawinia dotyka tutaj naszego brzuszka, sprawdza czy jest wszystko w porządku i stwierdza, że tak Caroline, wszystko jest dobrze jesteś gotowa, żeby twój potomek przyszedł na świat i uwaga oczywiście pomaga tutaj naszej Caroline urodzić dzieciaczka podchodzimy tutaj do naszej kołyski chodź z nami Lawinio rodzi się właśnie twój wnuk zobaczmy jak to będzie wyglądało, jest to niesamowita dla nas chwila, powiem wam szczerze czekaliśmy na to bardzo bardzo długo, o Lawinia już idzie wspierać swoją przyjaciółkę i zobaczyć swojego jakby nie było wnuka i uwaga, oficjalnie poznajcie właśnie synka naszego maluszka który właśnie dzisiaj w piątek o 13.14 przychodzi na świat. Raul, dumny ojciec, niestety się jeszcze o tym nie dowie, ale jeżeli chodzi o imię, to już mam wymyślone. Powiem Wam szczerze, że skorzystałam z Waszych podpowiedzi z imion do serii 100 dzieci i postanowiłam, że nasz maluszek będzie się nazywał Uwaga, uwaga, Emil. Jakoś tak do mnie to imię po prostu przemówiło i stwierdziłam, że będzie do niego pasowało. Możemy zobaczyć, że Emil właśnie po raz pierwszy jest w ramionach swoim musi poczekać tej musimy oczywiście do niego zajrzeć, bo na dzień dobry już płaczę, już coś ten świat mu się nie podoba. Także przytul go może od razu mocno, pogawoż z nim chwileczkę, porozmawiaj z Maluszkiem, choć lawinio, zobacz, twój wnuk przyszedł właśnie na świat nie wiem, czy widzicie te małe stópki, no co? nic słodszego, dzisiaj już chyba nie zobaczę, jak właśnie ten malec, zobaczcie, Lawinia przyszła zobaczyć, myślę, że się też bardzo cieszy, jak blisko stanęła, możliwe, że chciałaby tutaj pomóc naszej Karoline. zobaczcie, cieszy się bardzo, pokazuje okejkę, okay także wydaje mi się, że jest po prostu zauroczona małym, nowym członkiem rodziny, Karoline nie do końca wie, co chyba robić, ale chyba czas Karoline, żebyś tutaj przystawiła go, brzydko mówiąc, do cycka, żeby dać mu troszeczkę mleka, bo Ewie Ewidentnie malec jest po prostu głodny. Także szybciutko, Emil, proszę bardzo o. Od razu się uciszy, także jak widzicie, miałam rację. Widzę, że jedzenie mruczka śmierdzi, także szybciutko opróżnimy tutaj miseczkę i napełnimy od nowa. I myślę, że być na chwilę iść sobie tutaj się zdrzemnąć, bo po prostu jak widzimy, jesteś wykończona. No, sam poród nie jest łatwy. A tutaj jeszcze, no, nie byliśmy w najlepszym stanie, bo troszeczkę forsowaliśmy nasze ciało, żeby tutaj jak najszybciej urodzić dzisiaj. Także wydaje mi się, że nasza karolana jest po prostu wykończona. No, ale o mruczka trzeba zadbać. Lawinia tymczasem, w razie, co tej maluszkowi pomoże, słuchajcie, i w tym momencie musimy też zobaczyć, trochę się zaciekawiłam, a jeszcze nie zobaczymy, a nie, zobaczymy na drzewie genealogicznym tutaj historię rodu Emila. I uwaga, tak jak widzimy, faktycznie Raul jest synem Lawini, no zresztą to już wiedzieliśmy, ale teraz się nam to trochę potwierdziło. Idziemy zobaczyć tutaj natomiast rodowód Lawini, bo trochę mnie to zaciekawiło też. Ej, ale jakim cudem Lawinia ma tylko dwójkę dzieci? To skąd są tam te jeszcze dwie dziewczynki Dominika i Weronika? Ej, coś dziwnego, powiem Wam szczerze, coś mi się tutaj po prostu mocno nie zgadza. Jak to się wydarzyło? I z... kto to jest w ogóle? Paulo Roka i on żyje? Oj, Wam powiem coś grubego, kiedyś może gdzieś wejdziemy sobie w lawinie rodzinę i zobaczymy tak naprawdę genezę, bo coś tu mi się mocno nie zgadza. No przecież Lawinia mieszka z trójką maluchów, ja myślałam, że to są jej dzieci, po jej zmarłym ojcu Tedzie Roswell. A jak tutaj widzimy, Lawinia była w ciąży z kimś innym. A George Roswell Hopra, to nazwisko nas troszeczkę zmyliło. Ale on nie jest jej prawdzi nie jest prawdziwym ojcem. Ej, no dziwne. Dobra, ale to nie jest odcinek na to. To kiedyś rozgryziemy w jakimś innym odcinku. Teraz tutaj skupmy się na tym rodzinnym życiu. Za chwilkę do domu wróci Kelly na szczęście. Troszkę nam pomoże. Widzimy nasza Caroline po prostu. A gdzie ty tam jeszcze po drabinie świeżo po porodzie schodzisz? Co ci się wydarzyło? Sprzątać? No nie dowierzam, ej. Dobra, daj sobie spokój, napełnij tego tą miskę. Proszę cię, resztą zajmie się Twoja siostra. Na no spokojnie, masz w niej dość dużą pomoc i ona tym razem ci pomoże. Zresztą tutaj widzimy, Lawinia też chodzi. Nie wszystko, Caroline, musi być na Twojej głowie. Pozwól bliskim tobie pomóc. Zwłaszcza, że mówię, dopiero co urodziłaś Maluszka. A tymczasem, patrzcie, będziemy świętowali. Jutro, jak nic, zabierzemy Kelly ze sobą. Do naszego Emila przyjedzie jego babcia, czyli Lawinia, a my weźmiemy Kelly na świętowanie, bo. Oprawiła oceny i ma szóstkę, no to jest, Wam powiem, coś niesamowitego. Chodź, porozmawiaj chwilę z Lawinią, dajcie spać tutaj naszej Karolain, porozmawiaj z nią o szkole i wydaje mi się też, że ciocia Lavinia, jak Ty na nią pieszczotliwie mówisz, powie Ci, że Karoline Cię poprosiła, żebyś pojechała na targ sprzedać wszystko, bo no niestety ona nie będzie dzisiaj w stanie, no nie jest już w dwupaku, ale nie chce zostawić maluszka, także to dzisiaj Ty dostaniesz tą rolę, chociaż wiecie co... Właściwie nie ma takiego powodu. Jutro będzie festiwal. E, festiwal to się chyba nie nazywa festiwal na wsi. Poczekajcie, dajcie mi zobaczyć, czy nie palnęłam gafy. Jutro będzie jarmark. I na tym jarmarku to wszystko po prostu sprzedamy, więc nie ma sensu dzisiaj jechać. Zostań lepiej z siostrą, pomóż jej tutaj, zaopiekuj się domem, możesz troszeczkę posprzątać, e, powyrzucać tutaj wszystko, trochę porozmawiać z lawinią. Zobaczcie, tutaj możesz jeszcze się zająć śmieciami, bo już jest pełen kosz poszukiwaniu elementów i fragmentów, proszę bardzo, a potem wyrzuć, podejdź do zwierzaczków, zrób po prostu wszystko tak, żeby nasza dzisiaj Caroline mogła sobie odpocząć, bo no poród to naprawdę jest, jest coś dla ciała kobiety strasznego i ciężkiego i niech Caroline sobie troszeczkę odpocznie, zwłaszcza, że zobaczcie, jakie ma i tak słabą energię, a powiedz mi, czy ty możesz gotować sama bez niej, czy tylko możesz pomagać? Aha, masz teraz pełną tą kolejkę działań, bo troszeczkę ci tutaj zadałam. Poczekaj, zobaczymy, czy ty byś mogła coś sama ugotować? Nie, nie mogłaby. No nic, to tym bardziej tutaj sobie posta postaramy się poradzić jakoś bez gotowania. Może coś za chwilę wyjmiemy po prostu z lodówki, żeby jak nasza Karolina wstanie, a wstała już, bo Emil zaczął płakać. Co się stało, Emilku? Pokaż. Zobaczcie, ma brudną pieluszkę. Szybciutko zmieniamy ci pieluszkę. Aha! Swoją drogą, jak się pojawiła brudna pieluszka, to Lawinia musi już iść. Możliwe, że już ma dość pieluch po prostu i nie ma ochoty tutaj przebierać. No trudno, Lawinio, i tak doceniamy Twoją pomoc i że pomogłaś nam tutaj urodzić i dzięki Tobie ten poród na pewno nie był taki dla Caroline po prostu przerażający. Dobra, Caroline, Ty wracaj do łóżka, a my tutaj zobaczymy, jak idzie Kelly, która właśnie sprzątała kurnik, jak widzimy, wyrzuca śmieci. Myślę, że jest zadowolona, że tutaj Miss Sims postawiła jej bliżej śmietnik, bo już nie musi tak daleko chodzić, ale sprząta dalej, super. Bardzo się cieszymy. Może nam się uda jeszcze dzisiaj odrobić lekcję, żebyś jutro podczas szaleństwa z Caroline, bo tak nazwiemy jutrzejszy dzień, jak sobie dziś razem pojedziecie uczcić Twój sukces, żebyś nie musiała myśleć o lekcjach. Także jak tylko skończysz tutaj sprzątać i obrabiać zwierzaczki, to odrobisz swoje lekcje. Słuchajcie, moi widzowie, myślę też, że to jest dobry pomysł, żeby na tym etapie dzisiaj zakończyć ten odcinek. Zostawmy naszą rodzinę samym. Myślę, że tutaj Kelly potem też przecież troszeczkę porozmawiać, oczywiście z małym Emilem, poznać, poznać go po prostu, ale. Myślę, że pozwolimy tej rodzinie ten pierwszy dzień z malutkim spędzić samym. Widzimy się już w kolejnym odcinku, gdzie dziewczyny pojadą na jarmark, gdzie potem spędzą jakiś miły dzień, może pojedziemy na herbatkę, może jakieś lody sobie zjemy, żeby tutaj uczcić szóstkę naszej Kelly. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to ja dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Miss Sims.